Witam i zapraszam do wysłuchania historii zaginięcia trzech kobiet. 18-letniej Stacy McCall, 19-letniej Susan Streeter oraz jej 47-letniej matki Cheryl Levitt. Jest to dosyć znana historia zaginięcia, znana pod takim tytułem Trójka ze Springfield, więc zacznijmy od początku. Susan Streeter, zwana także Susie, urodziła się 9 marca 1973 roku i była jedyną córką Cheryl Levitt i jej ówczesnego męża Brenta Streetera. Mieli oni także syna Barta. Jednak nie układało im się dobrze, mieli różne kłopoty i para rozstała się, gdy Susie była jeszcze noworodkiem. Cheryl po rozwodzie początkowo zamieszkała z dziećmi w mieszkaniu w Seattle w stanie Waszyngton. Tam wykonywała dorywcze prace wokół kompleksu apartamentów w zamian za bezpłatny czynsz. Przez następne 6 miesięcy pozostawała w domu, opiekując się dwójką małych dzieci. Jednak ostatecznie zdecydowała, aby przenieść się tysiące mil przez cały kraj do miasta Springfield w stanie Missouri. I to był rok 1980. Springfield Levitt rozpoczęła nowy związek i wyszła za mąż po raz drugi. Jednak w 1989 roku ponownie się rozwiodła. Bardzo to odbiło się na jej finansach i aby zaoszczędzić pieniądze, przeprowadziła się z córką do mniejszego, skromniejszego domu, który znajdował się na East Delmar Street. Od roku 1992 Levitt pracowała w salonie fryzjerskim w Springfield, gdzie była popularnym członkiem personelu. Co więcej, miała bliskie relacje z córką, która w tym czasie była w ostatniej klasie liceum w Kickapoo High School. A po jej zakończeniu 19-latka planowała studiować kosmetologię, by później rozpocząć karierę w branży kosmetycznej. A jej przyjaciółka, 18-letnia Stacy McCall, planowała uczęszczać na Uniwersytet Southwest Missouri State University, gdzie miała nadzieję zostać członkiem stowarzyszenia, czyli takiego bractwa studenckiego. Niestety te plany pokrzyżowały na zawsze wydarzenia, o których teraz opowiem. Tak więc przenieśmy się do roku 1992 do Springfield, stanu Missouri w Stanach Zjednoczonych. Tam 7 czerwca 1992 roku Stacy McCall i Susan Streeter świętowały zakończenie liceum i wtedy to ostatni raz były widziane około godziny 2:15 nad ranem, kiedy to opuściły przyjęcie z okazji ukończenia szkoły. Początkowo nie miały w planach wracać do domu, ponieważ miały już inne miejsce wybrane do spania, ale matka Susan nie chciała się na to zgodzić, więc udały się do jej domu przy ulicy 1717 Delmar Springfield, gdzie czekała na nie jej matka Cheryl. Niestety od tego momentu słuch po nich, tak jak i po matce Susan, zaginął. Tak jak wspomniałam wcześniej, dziewczyny po raz ostatni były widziane, gdy opuszczały imprezę o 2:15, a matka Susan, 47-letnia Cheryl Levitt, ostatni raz była widziana około godziny 23:15, 6 czerwca, kiedy rozmawiała z koleżanką o malowaniu komody. Pierwszą osobą, która zauważyła zaginięcie dziewcząt, była ich przyjaciółka Janelle Kirby, która odwiedziła dom ze swoim chłopakiem. Była ona umówiona z dziewczynami i mieli razem spędzić dzień w parku wodnym. Według Janelle drzwi do domu nie były zamknięte, ale zauważyli, że lampa na werandzie jest rozbita. W domu nie było nikogo oprócz ich psa, który podobno był bardzo niespokojny. Początkowo Janelle i jej chłopak nie myśleli, że stało się coś poważnego. Sprzątnęli nawet szkło z rozbitej lampy z ganku, co akurat mogło być jednym z dowodów i śladem w sprawie. Martwić zaczęła się także matka Stacy, pani McCall, która od dłuższego czasu nie mogła skontaktować się z córką. Poszła do domów Streeterów, gdzie znalazła
portfel i ubrania Stacy. Odsłuchała także automatyczną sekretarkę i według niej pojawiła się naprawdę dziwna wiadomość od niezidentyfikowanego mężczyzny, który wygłaszał seksualne insynuacje. Powiedziała, że odłożyła słuchawkę i natychmiast otrzymała kolejny telefon o charakterze seksualnym, ale przez pomyłkę niestety usunęła ją. Ich zaginięcie wydawało się bardzo dziwne, ponieważ wszystkie ich rzeczy osobiste, w tym samochody, torebki, biżuteria i papierosy, zostały pozostawione. Nie było też śladów walki, z wyjątkiem pękniętej lampy na werandzie. Przesłuchano przyjaciół, byłych chłopaków, krewnych i ludzi, z którymi były na przyjęciu. Policja przeszukała także całą okolicę, ale nie znalazła nic interesującego. Nic, co mogłoby pomóc w śledztwie. Jednym z nielicznych tropów, jakie mieli śledczy, była zielona furgonetka Dodge, która była widziana w tamtej okolicy w czasie, gdy kobiety zaginęły, ale nie mieli możliwości ustalenia, kto jest jej właścicielem. To zaginięcie przyciągnęło uwagę krajowych mediów, na przykład takich jak America's Most Wanted. Miejsce zostało również zanieczyszczone przez około 10 do 20 osób, które odwiedziły dom, więc śladów żadnych nie mieli. Około 5 lat od daty ich zaginięcia, 8 czerwca 1997 roku, rodzina Levin i Streeter wystąpiła do sądu o uznanie kobiet za zmarłe, a rodzice Stacy, Janice i Stu McCall odmówili, ponieważ wierzyli, że ich córka żyje. Latem 2002 roku władze otrzymały od dwóch kobiet pewną wskazówkę. Powiedziały policji, że dwóch mężczyzn, którzy pracowali dla lokalnej firmy betoniarskiej i prowadzili zieloną furgonetkę, mieli umieścić ciała kobiet na terenie hrabstwa Webster. Razem z psem tropiącym sprawdzono trzy miejsca i znaleziono kości. Ale okazało się, że są zbyt stare, by mogły należeć do kobiet. W kolejnym roku w innym miejscu także prowadzono podobne poszukiwania, ale także nic nie wniosły do sprawy. Śledztwo tkwiło ciągle w martwym punkcie. W 2007 roku nastąpił mały przełom, ponieważ aresztowano Roberta Craiga Coxa za trzymanie pistoletu na dziecku podczas napadu. Cox wiele lat wcześniej odsiadywał wyrok śmierci na Florydzie za pobicie na śmierć 19-letniej Sharon Zellers w 1978 roku. Jednak później Sąd Najwyższy Florydy orzekł, że nie ma wystarczających dowodów, aby powiązać go z przestępstwem. Po uwolnieniu został ponownie aresztowany, tym razem w Kalifornii, w związku z porwaniem z 1985 roku. Po odbyciu kary wrócił do swojego rodzinnego miasta w Springfield. W czasie przesłuchania przyznał on, że wie, iż trzy kobiety zostały zamordowane i pochowane i twierdził, że ich ciała nigdy nie zostaną odkryte. W 1992 roku, kiedy nastąpiło zaginięcie, Cox mieszkał w Springfield. W tym czasie był nawet przesłuchiwany przez detektywów, ale nie podejrzewano go, ponieważ jego dziewczyna potwierdziła jego alibi, że była z nim w czasie, gdy Levitt, Streeter i McCall były ostatnio widziane. Jednak później odwołała to oświadczenie i powiedziała, że Cox kazał jej to powiedzieć. Cox następnie stwierdził, że był w domu swoich rodziców w noc zaginięcia, a oni potwierdzili to alibi. Władze nie były pewne, czy był w to zamieszany, czy też szukał uznania, wydając fałszywe oświadczenia. Matka Stacy McCall także parę słów dodała od siebie w związku ze sprawą Coxa, ponieważ zeznała, że pracował on przed domem Sherry i Suzy, wykonując prace związane z kablami podziemnymi, więc kręcił się w tamtych stronach. Po dalszych naciskach Cox powiedział władzom i dziennikarzom, że ujawni, co się stało z trzema kobietami, ale dopiero po śmierci jego matki, ponieważ nie chciał, aby usłyszała makabryczne szczegóły. Tak więc więcej z niego nie wyciągnęli i nie mieli także na niego żadnych dowodów. Cox jest ciągle za kratami i nie kwalifikuje się do zwolnienia warunkowego do 2025 roku. Jakiś czas później, w 2007 roku, mieli kolejny trop. Z
wskazówka, którą śledczy otrzymali, była taka, że ciała kobiet zostały pochowane w fundamentach południowego parkingu przy szpitalu Cox. Budowa rozpoczęła się zaledwie rok po zaginięciu. W 2007 roku pewna reporterka kryminalna zaprosiła Ricka Norlanda, inżyniera mechanika, do przeskanowania rogu parkingu za pomocą radaru penetrującego ziemię. Norland wykrył tam trzy anomalie, które były mniej więcej tej samej wielkości co kobiety i mogłoby być to miejsce ukrycia ciał. Niestety policja nie podjęła żadnych działań, ponieważ podobno osoba, która zgłosiła wskazówkę, nie przedstawiała żadnych dowodów ani logicznego uzasadnienia tej teorii. Prokuratura stwierdziła, że wskazówka pochodzi od kogoś, kto twierdził, że jest medium, twierdzi, że ma sen albo wizję dotyczącą tej sprawy, więc dlatego nie brano tego pod uwagę. Wiele osób było bardzo niezadowolonych, nie rozumieli, dlaczego policja nie chce przeszukać tego parkingu. Nawet studenci Missouri Southern State University byli zdumieni i nie rozumieli, w czym problem, aby to sprawdzić, czy ciała tam są, czy nie. Ale niestety nie sprawdzono tego nawet do dzisiaj, a myślę, że warto było to zrobić, aby mieć pewność, że ciał tam nie było. Niestety, co wydarzyło się tamtej nocy, ciągle pozostaje tajemnicą. I tak już od wielu lat policja i ludzie próbują rozwiązać tą tajemniczą zagadkę zaginięcia. 28 lutego 2019 roku, po 26 latach od zaginięcia, policja aresztowała 54-letniego Barta Streetera, który jest bratem zaginionej Susie Streeter i synem Sheryl Levitt. Został on aresztowany w Tennessee, ponieważ tam wszedł do salonu paznokci. Twierdził, że jest on dziadkiem 15-letniej dziewczyny, która tam była, i przyjechał po nią. Dziewczyna w ogóle go nie znała i nie miała zamiaru z nim iść. Zarzucono mu także spożywanie narkotyków w miejscu publicznym i niewłaściwe zachowanie. W tej sprawie rodzina Barta wydała oświadczenie i publikowano je na Streeter Family Blog. W tym oświadczeniu pisze, że Bart Streeter nie próbował zabrać dziewczyny, ale raczej zapytał, czy dziewczyna była wnuczką kobiety w holu. Oświadczenie odnosi się do nagrań z incydentu wyemitowanego przez stację telewizyjną WKRN w Tennessee, na którym Streeter wchodzi do firmy i podaje kobiecie rękę. Rodzina twierdzi również, że działania, które doprowadziły do aresztowania, zostały przesadzone przez świadków i media. Te doniesienia o aresztowaniu w Tennessee skłoniły wielu internautów do spekulacji na temat możliwego udziału Barta Streetera w sprawie tego tajemniczego zaginięcia. Rodzina podkreśla, że aresztowanie Barta nie ma związku z tą sprawą, a sam Bart jest od 26 lat cały czas dostępny dla śledczych policji w Springfield. Rzeczniczka Departamentu Policji Springfield powiedziała w 2019 roku, że sprawa trzech zaginionych kobiet jest w toku i nikt nie został wykluczony jako podejrzany. A jeśli chodzi o Barta, zostało wydane oświadczenie, które brzmi tak. W 1992 roku Bart Streeter został wyeliminowany jako główny podejrzany w sprawie po tym, jak został przesłuchany i poddany poligrafii. Bart ma długą historię nadużywania alkoholu i wypowiadał się publicznie w tej sprawie w przeszłości. Wideo dowodzi, że nigdy nie próbował siłą usunąć kogokolwiek z zakładu. Zarzuty były przesadzone, co jest wyraźnie widoczne na nagraniu. Interakcja Barta tuż za drzwiami lokalu była z osobą dorosłą. Uścisnął dłoń dorosłego i rozmawiał tylko z dorosłym. Po zakończeniu rozmowy Bart wstał, wskazał i zapytał osobę, czy to jest ich wnuczka. Następnie ktoś przyjechał po Barta i sam opuścił placówkę. Nie jest pewne, dlaczego ta historia została opowiedziana w tak kłamliwy sposób, ani dlaczego media zignorowały oczywiste dowody wideo w swoich relacjach. Wpływ tego błędu raportu jest odczuwany przez rodzinę Streeterów i członków dalszej rodziny. Rodzina cały czas czeka na odpowiedź i opłakuje zaginione kobiety. Proszą o ich zapamiętanie i pomoc w ich znalezieniu.
zgłaszając wszelkie informacje, które mogą być pomocne do Departamentu Policji Springfield. Niestety to już koniec tej historii. Minęło już ponad 27 lat od zaginięcia, a nadal nic w tej sprawie się nie wyjaśniło. Tak bardzo mało wiadomo, nie ma żadnych śladów. Jest to wszystko bardzo dziwne. Czy kiedykolwiek ta sprawa się wyjaśni, czy poznamy prawdę? Czy jest na to szansa? Ja myślę, że nadzieja zawsze jest. Przecież było już wiele takich spraw, gdzie nikt się nie łudził, że zostanie rozwiązana, a jednak udawało się. To nieraz po 30, a nawet 50 latach. Więc nie traćmy nadziei. Rozwiązanie sprawy na pewno przyniosłoby ulgę wielu osobom, bo życie w takiej niepewności musi być naprawdę ciężkie do zniesienia. Więc może jeszcze kiedyś ktoś trafi na jakiś trop, albo może pojawi się jeszcze jakiś świadek. Może stanie się cud i jeszcze dowiemy się tej prawdy. Miejmy taką nadzieję. A wy co sądzicie o tej sprawie? Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Może macie jakiś pomysł, co mogło się stać z kobietami? Może typujecie kogoś, kto za tym stoi? Kto wydaje się wam najbardziej podejrzany? Może coś w szczególności przykuło waszą uwagę? Więc dziękuję wam bardzo za wysłuchanie i życzę miłego dnia, miłej nocy. Do usłyszenia.